Cześć, witajcie na kanale, ja jestem Bomer, a dzisiaj materiał informacyjny. Właśnie został zaprezentowany nam oficjalny harmonogram zmian na okres od wiosny do lata 2024. Według mnie istotne informacje, dlatego też dzisiejszy materiał. Ale zanim do tego przejdziemy, krótko, jeżeli podoba Wam się to, co robię, to pozostawienie łapki, lajka, subika pod tym materiałem będzie niezwykle pomocne. Za wszystkie bardzo Wam dziękuję. No i druga kwestia to oczywiście mój kanał Discord, na który serdecznie Was zapraszam, link macie w opisie tego materiału. Okej, nie przedłużamy i przeskakujemy już do harmonogramu. W tym momencie wyświetla Wam się pełna lista zmian, które niebawem mogą trafić do War Thundera. Pamiętajcie tylko, te zmiany mogą, ale wcale nie muszą trafić, część z nich będzie musiała być przegłosowana przez nas graczy i dopiero zostanie zaimplementowana. Okej, przeskakujemy już do tych pierwszych zmian, które są planowane na pierwszą dużą aktualizację w 2024 roku. I tak tutaj mamy napisane: suwak paliwa lotniczego w granicach istniejących ograniczeń. I brzmi, powiem otwarcie, dość ciekawie to, bo nie oznacza to wcale, że dostaniemy taki suwak, jaki nam się może wydawać. Dlaczego tak sądzę? Otóż ostatni zapis w granicach istniejących ograniczeń brzmi dość interesująco, ale niejednoznacznie. Więc albo dostaniemy suwak po prostu, który będzie miał 3 możliwości bądź 4 możliwości i będziemy sobie mogli przesunąć w granicach obecnych ilości paliw dostępnych na samolotach. Tak mi się po prostu wydaje, czytając to, co w tym momencie nam tutaj ślimak przedstawia. Albo po prostu źle to interpretuję i dostaniemy zwykły suwak, gdzie będziemy mogli sami sobie ustalić paliwo. Jednak dla mnie ten zapis nie jest jednoznaczny. A być może po prostu się czepiam, dajcie znać w komentarzu, co wy o tym wszystkim myślicie. Następnie mamy zapis: rozwiązanie problemów ze zduplikowanymi pociskami powietrze-powietrze w selektorze broni. Tutaj chyba chodzi o to, iż oni chcą zmienić, iż jeżeli macie na start jakieś pociski, przykładowo AIM-9, to nie trzeba będzie badać ich, aby mieć ten pełny zapas tych pocisków, czyli macie 2 na start, musicie odblokować modyfikacje, aby mieć 4. Następnie mamy poprawa synchronizacji niszczenia obiektów na mapach. To tak naprawdę kwestia techniczna, bo tutaj oni chcą odmienić tą kolejność, iż jeżeli wy zniszczycie coś na mapie, to najpierw ta informacja będzie na komputerze gracza, a dopiero później będzie trafiała na serwer. Chodzi tak naprawdę o zamianę tej logiki. Kolejna zmiana to zminimalizowanie stref wykrywania wrogich samolotów w pobliżu punktów odradzania się samolotów w realistycznych bitwach naziemnych. No proste, logiczne, tak? Bardzo fajna zmiana według mnie. Następnie mamy nowa misja: samouczka dla broni kierowanej, czyli wszystkie bomby, pociski z głowicami TV i tym podobne będziemy mogli sobie przetestować poprzez panel modyfikacji, tak jak mamy teraz. I jeszcze mamy poprawienie mechaniki uzupełniania zapasów i skrócenie maksymalnego czasu uzupełniania tych zapasów przez pojazdy naziemne w punktach kontrolnych. No i okej, naprawdę to jest dobra zmiana, no bo część pojazdów niestety cierpi z tego powodu. Dalej mamy zaawansowane ustawienia dla zniszczonych pojazdów w killfeedzie, wyłączenie i włączenie killfeedu, wyświetlanie pseudonimów, nazw, dywizjonów i typów broni. No okej, spoko, może być, fajnie. Funkcje społecznościowe, integracja listy znajomych ze Steam z klientem gry. Okej, pewnie się komuś przyda. Funkcja listy życzeń w grze z możliwością obdarowywania znajomych za jej pośrednictwem. No na pewno też będzie to funkcja jak najbardziej korzystna dla nas graczy. I to była pierwsza duża aktualizacja, a teraz przechodzimy do drugiej tej dużej aktualizacji. I pierwsza zmiana to jest możliwość używania flare i dipoli oddzielnie. Jak najbardziej korzystna zmiana. Następnie mamy oddzielne klasyfikacje bitewne dla różnych typów. Na przykład różne klasyfikacje bitewne dla niektórych samolotów szturmowych w realistycznych bitwach powietrznych i naziemnych. I muszę powiedzieć, że to jest naprawdę fajny pomysł, bo według mnie rzeczywiście kas jest tutaj zbyt mocny i czasami to przekłada się naprawdę na dużą frustrację. Dalej mamy nowe misje: powietrzny podbój w trybie zręcznościowym bitwy powietrzne. Okej, spoko. Dodatkowe efekty dla załogi po przebiciu pancerza, na przykład pożar w przedziale bojowym, ogłuszenie operatorów, uzbrojenie po przebiciu pancerza, będzie to zależało od wyników głosowania graczy. Tak jak wcześniej mówiłem, część tych zmian będzie po przegłosowaniu, więc no tutaj przykład właśnie takiej zmiany.
Leczenie rannych członków załogi pojazdów naziemnych będzie to zależało od wyników głosowania graczy. Według mnie zmiana jak najbardziej na plus, nie znam nikogo, kto by powiedział, że to może być zła zmiana, więc raczej wydaje mi się, że to może przejść. Aktualizacja modeli załogi według epok, dodanie modeli postaci dla nowoczesnych pojazdów. No tak, okej, niektóre rzeczywiście nacje nie mają tych nowoczesnych załóg, przydałoby się, żeby wszystkie miały. Premia do badania nowych nacji z poprzedniego harmonogramu. Tutaj z tego co pamiętam chodzi o to, że jeżeli macie wybadaną jedną nację, no to dostaniecie jakiś bonus do badania kolejnej, czyli będziecie mogli szybciej tą nację badać. Następnie możliwość umieszczania pojazdów w slocie załogi z drzewka badań poprzez przeciągnięcie i upuszczenie go za pomocą myszy. Możliwość zmiany kolejności slotów załogi. Takie zmiany upraszczające to wszystko są jak najbardziej na plus. Wizualny selektor broni dodatkowej za pomocą myszy i szybkim dostępem do poszukiwanego uzbrojenia. No myślę, że to na pewno się przyda, no bo tutaj jednak musimy troszkę kombinować teraz klawiszologią, aby przeskoczyć na inny tryb, na inną broń, więc no na pewno to ułatwi nam wszystkim. Dodanie licznika czasu do wyświetlacza nahełmowego HUD samolotu, który nalicza czas do trafienia wystrzelonej amunicji w cel, czyli chodzi tutaj pepeki, AM, ASM, bomby kierowane. No to tak naprawdę dla nowocześniejszych typów samolotów głównie będzie stosowane. I na koniec mamy tutaj jeszcze publiczne oddziały i mechanika wyszukiwania oddziału na podstawie zainteresowań innych graczy w grze. No i kolejna zmiana tak naprawdę na plus. I ostatnia aktualizacja w tym harmonogramie to jest lato 2024 i tutaj jest również kilka ciekawych zmian. Nowa mechanika ratowania samolotów w strefie wyjścia dla wydarzeń związanych z samolotami w naziemnych bitwach zręcznościowych z losowymi nagrodami i natychmiastową nagrodą Srebrnych Lwów w trybie wojny światowej. Dużo tego, powiem szczerze, że jakby nie gram zręcznościówek, to tutaj trudno mi się odnieść, no ale jak powiedzmy sobie otwarcie, daje to dodatkowe możliwości, to zakładam, że będzie to zmiana na plus. Szczegółowy model uszkodzeń dla helikopterów. Mam nadzieję, że poprzez tą zmianę trochę lepiej zbalansują K50 i K52, bo wydaje mi się, że tak nie powinno być, jak jest w tym momencie w grze. Możliwość kontrolowania ustawień zapalnika pocisków podczas bitwy. Programowanie pocisków na tryb odłamkowy, burzący, włączenie, wyłączenie zapalnika radiowego. Będzie to dotyczyć amunicji, która faktycznie miała taką możliwość w prawdziwym życiu. Ja ogólnie bardzo lubię, kiedy zmiany nastawione są na realizm, a to na pewno zwiększy ten realizm, więc jak najbardziej dla mnie na plus. Przerobione pociski APHE, zmiana wzoru rozproszenia fragmentów, utrzymując głowicę pocisku na trajektorii po eksplozji. Będzie to zależało od wyników głosowania graczy. Tutaj trudno jest się odnieść do tego, bo tak naprawdę nie wiemy, jak to zostanie zmienione, więc na pewno pojawi się w związku z tą zmianą jakiś artykuł i tam będziemy mogli zapoznać się z większością szczegółów. Ale teraz jest bardzo ciekawie, bo budowanie stref uzupełnień i okopów na mapach przez pojazdy z ograniczoną amunicją do ich głównego działa, na przykład niektóre działa samobieżne, nosiciele pepeków i system obrony przeciwlotniczej, będzie oparte na wynikach głosowania graczy. Czyli niektóre pojazdy będą miały możliwość budowania jakichś umocnień i okopów, być może jakieś miny lądowe się pojawią, no bo de facto jest to jakieś pole manewru w tej zmianie, kto wie. Tutaj to jest tylko i wyłącznie moja sugestia, ale gdyby tak było, byłoby fajnie, to by bardziej urozmaiciło rozgrywkę. Jak dla mnie zmiana na plus. I w końcu dostaniemy nowy celownik dla nowoczesnych czołgów i poprawa wyświetlania systemów czołgów w celowniku strzelca. Za, jeszcze raz za. Dalej, powiadomienie o zbanowaniu zgłoszonego gracza bez podawania jego nazwy użytkownika. Czyli jeżeli kogoś zgłaszaliście i on zostanie zbanowany, to wy w jakiejś formie dostaniecie powiadomienie o tym. Możliwość recyklingu niepotrzebnych elementów ekwipunku na losowe elementy innych typów, rozkazy, zakłady, karty bonusowe. No spoko, jak najbardziej, ja mam dużo tego, nie korzystam, więc jak najbardziej mogę sobie to powymieniać. Następnie mam personalizacja okna karty gracza, tło profilu, typ profilu, ramka awatara, mini karta gracza jako podpowiedź w oknie statystyk. No okej, po prostu dadzą nam więcej możliwości personalizacji tego naszego profilu w grze. I ulepszenie ekranu powtórki zniszczenia pokazując mini kartę gracza, który cię zniszczył. Dla mnie taka zmiana okej, może być, ale wcale nie musi, ale zakładam, że część z was może się tym punktem interesować. I to są już wszystkie zmiany zaprezentowane nam w tym artykule.
który tak naprawdę tyczy się połowy roku, czyli od wiosny aż do lata. Na kolejne zmiany musimy jeszcze trochę poczekać. Na bank wyjdzie kolejny materiał, w którym to zostanie wszystko nam przedstawione i tak ładnie opisane, jak dokładnie ten. Z mojej strony to byłoby już wszystko. Dzięki, że byliście. Dajcie znać, co wy o tym myślicie i trzymajcie się. Cześć!